Dzisiejszą manifestację zorganizował Klub Gazety Polskiej w Nowym Sączu przy udziale Porozumienia Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych z Krakowa, Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Nowym Sączu, Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89, Ruchu Byłych i Przyszłych Więźniów Politycznych Niezłomni, Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki, Stowarzyszenia Kibiców Sandecji Nowy Sącz, Stowarzyszenia Młodzi Konfederaci, Ruchu Obrony Praworządności Zygmunta Miernika, Konfederacji Polski Niepodległej Niezłomni, a wspierającym jest Związek Weteranów III Konspiracji 1956-1989. Serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie. Myślę, że nasza obecność w tym miejscu jest bardzo ważna z tego tytułu, że mimo to, że upłynęły 22 lata od uchwały o demontażu tego obiektu, tak naprawdę w naszym mieście trzeba ciągle przepychać się, ciągle upominać o to, żeby tego typu relikt, ten tutaj stojący, straszący przy Głównej Alei w Nowym Sączu, zniknął. Problem jest nawet nie w tym, że my, może inni nie zdają sobie sprawy z tego, że to powinno być usunięte. Natomiast problem jest w mentalności, że ciągle jednak pokutuje w narodzie polskim te propagandowe echa 40 lat komunizmu, że Armia Czerwona była armią przyjazną, był Związek Radziecki był naszym bratnim krajem, że Armia Czerwona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz, następnym pokoleniom, co my przekażemy? Powiemy, że co, że skoro ten pomnik stoi, to znaczy, że akceptujemy wszystko to, co ze sobą przyniosła Armia Sowiecka do Polski. Czyli przyniosła ze sobą uzurpatorski ustrój komunistyczny, przyniosła ze sobą morderstwa, przyniosła ze sobą gwałty, rabunki, przyniosła ze sobą całą wschodnią mentalność, to pijaństwo, korupcję, przyniosła ze sobą zniszczenia, przyniosła ze sobą grabież gospodarki polskiej powojennej, tak bardzo potrzebnej wtedy dla naszego kraju, a nie dla Sowietów. To jest, musimy odkłamywać także wobec wszystkich przeznaczenie tego monumentu. Armia sowiecka na podbitych terenach zajętych stawiała tego typu obiekty po to, żeby zaznaczyć swoje panowanie. Nie był to dowód wdzięczności narodu podbitego. Było to robione na wyłączne polecenie zarządów politycznych poszczególnych frontów. I tak ten pomnik w Nowym Sączu stanął na wyraźne polecenie zarządu politycznego 4. Frontu Ukraińskiego. Komendant miasta, który został wyznaczony, Iwan Pietrowicz Nagatki, rocznik 1903. Chłop, który był szefem sztabu 24. Dywizji Sowieckiej, nie wykazał się. Wywalili go stamtąd za pijaństwo, za nieudolne dowodzenie, za brak dowodzenia. Musiał się wykazać w Nowym Sączu. W związku z tym, dostając polecenie jako komendant miasta wybudowania pomnika, powiedział mieszkańcom, że ten pomnik powstanie, nawet gdyby musiał siłą ludzi do pracy tutaj zapędzić. To jest na piśmie. On takie rzeczy potrafił wypisywać w szczerości swojej. Więc wiemy teraz, w jaki sposób to zostało zrealizowane. Nakazano budowę. Pierwszy pomnik, jak pamiętamy, został wysadzony w powietrze w noc 1 na 2 stycznia 45 na 46 rok. To było wiele bardziej buńczuczny pomnik. Tam na nim była u góry potężna czerwona sowiecka gwiazda. Były te napisy, które teraz są na tych czterech słupach, takie drobno wyryte, były wykute w kamieniu o wysokości kilkunastu centymetrów. Ale głosiły to samo. Głosiły chwałę Armii Sowieckiej. Głosiły chwałę ruskiego oręża. Głosiły chwałę Armii Zwycięskiej w wojnie ojczyźnianej za niepodległość Związku Sowieckiego. I tak to pisze dalej. Jeżeli ktoś ma chwilę, obejrzy sobie te napisy z czterech stron, od razu będzie wiedział, po co ten pomnik był postawiony. Walczymy z zakłamaniem drugim. Mówi się, że to jest pomnik żołnierzy radzieckich. No, to co już wspomniałem wcześniej. Nie jest to pomnik żołnierzy, jest to pomnik chwały Armii Sowieckiej.
nie jest to pomnik postawiony na jakimkolwiek grobie. Jak widzimy, pomnik jest rzeczą zupełnie niezależną od tego tutaj założenia. Oczywiście jest jeden warunek. Ci, którzy tutaj leżą, jeżeli leżą, ja to zawsze dodaję, jeżeli to nie jest kamieni kupa lub w ogóle nic, bo też może się tak okazać, nie polegli w tym miejscu. Na 6 tych poległych nawet 3 nazwiska w ogóle są wątpliwe, ponieważ jeden z naszych przyjaciół, który bardzo dobrze spenetrował archiwa rosyjskie, jeżeli chodzi o straty wojenne, nie znalazł tych ludzi. Jeden gdzieś poległ w Andrychowie, w Kentach, drugi z nich być może leży na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, a jeden z nich w ogóle jest tak nazwisko podane, że mimo usilnych starań nawet takiego człowieka Rosjanie w swoich rzeczach nie podali, w swoich meldunkach, więc nie wiemy tak naprawdę, skąd ci ludzie się tu wzięli. Jest teoria, że zostali przywiezieni tutaj w marcu 45 z różnych miejsc i schowani specjalnie po to, żeby chronić ewentualny pomnik przed właśnie jakimś naszą ręką, powiedzmy, wywrotową, kontrrewolucyjną, jak to się wtedy ładnie mówiło, a było to, słowa były straszne. Pamiętamy też, nie, może nie wszyscy znają historię pomnika sowieckiego z Nowego Targu, gdzie po wysadzeniu go w powietrze, a to był tylko pomnik, doszło do wydania wyroku śmierci na tych ludzi, których schwytano, młodych ludzi. Więc ja tu nie widzę żadnej możliwości trwania dalszej wdzięczności dla Armii Czerwonej, dlatego że z drugiej strony, jeżeli uzmysłowimy sobie, że gdyby nie Armia Sowiecka, i NKWD i cały ten aparat przemocy, te ileś set tysięcy ludzi, którzy po wojnie przeszli przez piekło więzień ubeckich, gdzie one były jeszcze gorsze, gorzej byli nawet traktowani niż przez Gestapo, gdzie kilka tysięcy wyroków śmierci podpisanych i wykonanych, a ile jeszcze było takich, gdzie ludzi po prostu zatłuczono w katowniach, tego wszystkiego by nie było, gdyby nie właśnie ta nasza Armia Czerwona, której chwała w Nowym Sączu, to wstyd dla miasta największy, trwa do dziś. I to jest właśnie najbardziej żenujące. My teraz, zamiast zajmować się wychowaniem młodzieży, mówieniem o największych o patriotyzmie, o największych momentach chwały naszego państwa na przestrzeni wieków, musimy użerać się z własną administracją lokalną i z mediami, powiedzmy takimi, które tam kwestionują, że coś, że na internecie z opiniami, które mówią, że jak to ci biedni żołnierze tak mają prawo. Mają prawo. Ustawa z roku 1933 o grobach i kwaterach, cmentarzach wojennych obowiązuje do dziś. Kwatera wojenna Armii Czerwonej w Nowym Sączu na cmentarzu komunalnym się znajduje. Są tam pochowani Sowieci żołnierze, którzy polegli i zmarli z ran na terenie Nowego Sącza. I znowu jest następny punkt zaczepienia dla spraw propagandowych. Zawsze się pisało, że w walkach o Nowy Sącz poległo 726 żołnierzy radzieckich. Nieprawda. W walkach o Nowy Sącz poległo i w okolicach najbliższych, aż powiedzmy do Świniarska, około 70 kilku żołnierzy. Natomiast reszta to są wyłącznie 150 zmarłych z ran w lazaretach niemieckich jeszcze przed wkroczeniem Sowietów. Później jest pewna grupa, która zmarła lub została gdzieś postrzelona jeszcze zanim się rozpoczęła ofensywa sowiecka. Później są ci właśnie, którzy zginęli bezpośrednio w walkach, a później ostatni pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, to jest październik roku 1945. Więc są wypadki, tak samo wypadki komunikacyjne, strzelaniny po pijaku, jak to wtedy w Armii Czerwonej bywało. Po prostu walczymy nadal z takimi właśnie tego typu starymi hasłami, że jaka to nie była ofiara Wielkiej Armii Czerwonej przy wkroczeniu do miasta. Plus oczywiście dochodzi nam to nieszczęsne wysadzenie zamku, gdzie podobno miało być miasto całe zaminowane i tego typu bzdury, za które Botian, który żyje do dziś, parę lat temu dostał od Putina w Moskwie medal, jak to nie ratował Krakowa i Nowego Sącza, ponieważ w Nowym Sączu gromadzono materiały do wysadzenia Krakowa w powietrze. To takie właśnie, ścieramy się z tak absurdalną propagandą, że nasze racjonalne, powiedzmy, argumenty nie przemawiają, no bo jak można z głupim rozmawiać, no po prostu no, nie można. Choćby nie wiadomo, co mądrego się powiedziało i jaką prawdę, to ona i tak zostanie tak skarykaturyzowana, tak zmanipulowana, że tak naprawdę no, ciężko jest po prostu walczyć z takim. Ten autobus, który przyjechał, to w tym autobusie byli członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
członkowie Związku Konfederatów Polski Niepodległej, więźniowie i represjonowani w czasach PRL-u. Więc i ludzie odznaczeni wysokimi odznaczeniami przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo tu jest kilku kawalerów Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i o wiele więcej w tym autobusie przyjechało tych, którzy byli oznaczeni krzyżami oficerskimi i krzyżami kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Także mogę powiedzieć, to są ludzie niezwykle zasłużeni dla Polski, dla sprawy niepodległości. Więc tym, którzy na tych forach się wypowiadają tak bardzo negatywnie, to najpierw powinni się zapoznać z faktami. A teraz o rzeczy najważniejszej, o Armii Czerwonej, bo jest pytanie, czy pomnik powinien tu stać poświęcony Armii Czerwonej, co ona takiego zrobiła dobrego, prawda? Więc potem będę mówił szczegółowo, jak to wygląda w świetle prawa, ale teraz tu powiem o zbrodniach Armii Czerwonej, która od samego początku swojego powstania, od roku 1919-20, kampanię, którą prowadziła ta wojna polsko-bolszewicka, to żołnierze Armii Czerwonej, cała Armia Czerwona dopuszczała się strasznych okrucieństw. I ja tu zacytuję na przykład fragment relacji generała Lucjana Żeligowskiego. I on opisuje tak to, co widział. Widok pola walki robił przykre wrażenie. Leżała wielka na nim ilość trupów. Byli to w większości nasi żołnierze, ale nie tyle ranni i zabici w czasie walk, ile pozabijani po walce. Całe długie szeregi trupów bielisi nie tylko i bez butów leżały wzdłuż płotów i w pobliskich krzakach. Czerwonoarmiści mordowali też rannych w polowych szpitalach wojskowych. Historycy oceniają, że Armia Czerwona wymordowała w ten sposób około 20 tysięcy jeńców polskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. I jest informacja też, że polscy żołnierze, którzy dostali się do obozów jenieckich, znaleźli się w prawdziwym piekle, byli tam torturowani za najmniejsze przewinienie, karani śmiercią, głodzeni i zmuszani do makabrycznej, upokarzającej pracy. Ponad 7 tysięcy z nich znalazło śmierć w Związku Sowieckim. I kolejna wojna, agresja Rosji i Sowietów na Polskę w 1939 i od razu dochodziło do zbrodni wojennych, mordowano jeńców, mordowano ludność cywilną i tu jest szereg miejscowości, jak Grodno, Nowogródek, Sarny, Tarnopol i tak dalej. Jarek Smagowicz, członek Komisji Krajowej Solidarności. Ja jeździłem tu do was w momencie, kiedy Zbyszka Szkarłata tu zamordowano, też byłem. Moja matka umierała, nie mogłem u niej być, ale byłem u mamy. I dlatego powiem tak, mam kwalifikacje do wypowiadania się w zakresie likwidowania reliktów komunistycznych. Otóż udało nam się 2 razy z Rysów rzucić tablicę. Udało mi się wyprowadzić Muzeum Lenina w Krakowie, oczywiście nie sam, z kolegami z Solidarności. I tam jest teraz Muzeum Armii Krajowej. Daje się jedyna broń czynna, bo armii w tym kraju to raczej nie ma. I udało się mi w Stoczni Gdańskiej raz na zawsze usunąć, że tak powiem, Lenina. Zrobiła to później Ukraina. W Rosji o Romanowych w ogóle już nie słychać. Ukraina, mówię, rzuciła Lenina. A Nowy Sącz, miasto bohaterów, bo przecież tutaj są, mieszkali czachowscy, powstanie styczniowe, legioniści. Pierwsza organizacja, Wolność, którą dyrektor Jerzy Giza opisał. Dwóch generałów, bo to było kilkunastu generałów, ale dwóch generałów muszę przypomnieć. Z żołnierzami jednego zakładałem Solidarność w Krakowie. Kustroń i właśnie Giza, oba Józefowie. I tutaj już przede mną przedmówca powiedział. Ten pomnik urąga wszystkim wolnym Polakom, ale ten pomnik oskarża również władzę o to, że Polska jest tak słaba. Już mówiłem, armii nie ma ministra spraw nie zagranicznych, tylko strat chyba zagranicznych też nie ma, nie prowadzi się. I stąd, co ja mogę powiedzieć? Powiem tak,
te pomniki naprawdę łatwo się obala, pokazała to Ukraina. Pokazaliśmy to też my. Prokurator, jak mnie przesłuchiwał za Lenina, to zapytał się, jak mogliśmy, a myśmy odwrócili pytanie, jak wy możecie nie wystąpić z oskarżeniem właśnie władz, że są ochraniarzami tych pomników, łącznie z prezydentem Komorowskim. I stąd ja mam jedno do was życzenie. Sądeczanie, nie po to zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko, który jest patronem mojego związku, żebyście czekali. Wszystkie prawne przepisy zostały wyczerpane. Jesteście gospodarzami i zbliża się święto niepodległości. Mam nadzieję, że tego pomnika tu nie będzie. Dziękuję. Ze Śląska, proszę Państwa, nie tylko krakusy tu przyjechały. Bo się tak wspieramy nawzajem, bo przecież walczyliśmy z tymi pomnikami wszędzie i w Rzeszowie, no w całym kraju. I ponad 1000, pamiętajmy, udało nam się ponad 1000 tych pomników okupantów już wykończyć. Szczególnie w latach 90. nam dobrze szło, no ale później, jak wiecie, przyszła miłość do Putina, do Rosji. No i efekty widać. Jeszcze około 1000 tych pomników hańby, pomników zdrady, pomników zaprzeństwa, okupacji i okupantów jeszcze mamy. No i je systematycznie likwidujemy. Przyjechałem wam powiedzieć, że u nas w Stalinogrodzie, w Katowicach, w mieście wojewódzkim, był wielki pomnik Armii Czerwonej i niedawno, dzięki wsparciu również Krakowa i Łodzi, ale to są też ludzie z Łodzi, widziałem tutaj. Także myśmy pomnik wykończyli w Katowicach parę tygodni temu, który powstał, tak jak tu również na polecenie komendanta sowieckiego, bez uchwały Rady Miasta, zresztą jeszcze Stalinogrodu, bo to nie było Katowice, tylko Stalinogród. Więc nielegalnie postawiono decyzją rosyjską pomnik, w związku z tym on nie miał żadnej ochrony prawnej i myśmy bez problemu wygrali wszystkie procesy przed sądami, bo nam oczywiście policja kierowana przez byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL, tych, którzy pacyfikowali kopalnię Wojek, ci dalej kierują policją w Katowicach, stawiali nam zarzuty karne, że znieważaliśmy naszymi takimi jak tutaj manifestacjami i apelami o likwidację pomnika, uchwałą Rady Miasta, zresztą tak jak tu identycznie w Nowym Sączu, niewykonaną przez kilkanaście lat. Wygraliśmy wszystkie procesy i tak uprzykrzyliśmy władzy tymi akcjami, tak jak tutaj opinie, rozwiesiliśmy plakaty, kupiliśmy czas antenowy w komercyjnych radiach i w publicznym radiu nam też dali reklamy wzywające do wykonania uchwały Rady Miasta o likwidacji pomnika. Tak żeśmy władze obrzydzili sprawę, tak żeśmy władze skompromitowali, pokazali, że są pachołkami ambasadora rosyjskiego, że nawet prezydent Uszok w Katowicach przyznał publicznie, że boi się wykonać uchwałę Rady Miasta o likwidacji pomnika wdzięczności okupacyjnej Armii Radzieckiej w Stalinogrodzie, ponieważ interweniował ambasador rosyjski. Takie to, proszę Państwa, dożyliśmy takich oto czasów. Więc tylko nadzieja w społecznym proteście. Bardzo nam w tej chwili pomaga Putin i Ukraina, bo widać, że się da. Z obrońcy okrągłego stołu i zbrodniarzy komunistycznych cała ta szajka nagle teraz zmieniła front, Michniki, Komorowski i tak dalej. Już nie są prorosyjscy, bo nie wypada, bo społeczeństwo widzi, co to za zbrodnicza szajka moskiewska. Więc mamy, proszę Państwa, wyjątkowo dogodną koniunkturę w tej chwili. Jest to szczególnie dobry moment i należy go wykorzystać i bardzo się cieszę, że tutaj Nowy Sącz konsekwentnie walczy, że Klub Gazety Polskiej bardzo dobrze to organizuje. Trzeba to po prostu systematycznie prowadzić, robić coraz bardziej spektakularne akcje. Myśmy doszli już do kilofów, do wydmuszek, do różnych metod widowiskowych. Widziałem w Olsztynie też bardzo ładne widowiskowe metody.
można sięgnąć po pomysły Armii Krajowej. No u nas w Katowicach Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska wysadziła po prostu pomnik. Także no różne są metody. Myślę, że nie będziemy musieli sięgać po wysadzanie, ale metoda systematycznego kompromitowania władzy, pokazywania, jakie to są pachołki rosyjskie, jak się nie liczą z interesem społecznym, prawdy historycznej nie szanują, jak pogardzają po prostu elementarną przyzwoitością, jak boją się Moskwy, jakie to są po prostu sługusy. To jest najlepsza metoda. Nie ma potrzeby, żebyśmy musieli się specjalnie denerwować, ponieważ wszystkie racje są za nami. Dlatego bardzo wszystkim dziękuję za aktywność, namawiam do dalszych działań, namawiam do tego, żeby wszystkie te po kolei pomniki tak oprotestowywać i likwidować. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami, jeżeli będziemy w różnych środowiskach patriotycznych współdziałać, to na pewno oczyścimy Polskę. Nie tylko, proszę Państwa, z tych kamieni, które jest za nami, ze skamieliny bolszewickiej. Przede wszystkim musimy oczyścić Polskę ze stalinowców, z komunistów, dokonać realnej dekomunizacji. Bo największym problemem w Polsce są ci, którzy chronią te pomniki. Czyli na stanowiskach decyzyjnych, w policji, w prokuraturach, w sądach, tajni współpracownicy i po prostu pachołki Moskwy. I tajne, i jawne. I to jest nasze zadanie. Mamy świetną koniunkturę i bardzo nam ta sprawa pomników pomaga, bo pokazuje to, co w resortowych dzieciach widzimy, jak wygląda kształt pseudoelity w tym kraju. Które jest umieszczone na tablicy przy ulicy Wejścia na ulicę Jagiellońską, gdzie brzmi ono tak. Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Co ty tu zacząć, bo przed dzień Wigilii tego roku będziemy obchodzili setną rocznicę wymarszu pierwszej brygady z Nowego Sącza, przeformowanej, która pierwszy swój bój stoczyła pod Łowczówkiem. Myśmy w 1992 roku, jako Konfederacja Polski Niepodległej, 11 listopada o godzinie 12, tak jak w dniu dzisiejszym, zerwali ubecką tablicę utrwalaczy władzy radzieckiej z ówczesnego wojewódzkiego policji. Właściwie rzecz biorąc, to jest budynek, tak, z budynku. Myśmy to zerwali przy ówczesnym, można powiedzieć, obecności naprzeciw, przy tablicy poświęconej marszałkowi Piłsudskiemu, działaczy też niepodległościowych, solidarnościowych, którzy byli zniesmaczeni tym, co myśmy wtedy zrobili, że to było działanie nielegalne. Tego samego dnia była odsłaniana tablica umęczonych, mordowanych w budynku zajmowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, a wcześniej przez Gestapo i potem NKWD, UB, kombatantów okresu wojennego i powojennego. Nieważne jakiej maści, ale w każdym razie to był ten moment, który nas determinował, że ta tablica utrwalaczy komunistycznych nie mogła wisieć. I prawdopodobnie, gdybyśmy tego wtedy nie zrobili, faktem tych aktów dokonanego, prawdopodobnie ta tablica by do dnia dzisiejszego wisiała tak, jak obecnie tutaj stojący za mną ten pomnik wdzięczności naszym ciemiężcom. Podziemnego państwa polskiego. Proszę Państwa, nic nie zostaje nam nowego, jak chyba podjąć kontynuację. Bo hańba jest tym rządzącym, którzy wolą być deklaracje
i dyrektywy przyjmować od Moskwy, jak od obywateli Polski. Ja się ich pytam, panie wojewodo, panie marszałku, panie prezydencie Nowak, gdzie się zaczyna Polska? Komu służycie? Zapomnieliście, że mieliście służyć narodowi, mieszkańcom, a służycie Moskalom. Nie będę się wysilał wiele i chyba taką deklarację złożymy, że macie usunąć 30 dni ten pomnik. W przeciwnym razie spotkacie się z pomijami, spotkacie się z tortami, z jajkami w najmniej spodziewanym okresie. Jest to wyróżnienie dla was i oznaczenie, że z waszą promoskiewską, haniebiącą pracę. Bo praca jest dla tego społeczeństwa. Zwracam się do policji, która ciągle nas zatrzymuje, bije, a później oskarża, że to my odwrotnie się to robili. Proszę państwa, wy młodzi funkcjonariusze, którzy tu jesteście po cywilu, nie dajcie się manipulować. My działamy legalnie i mamy prawo do tego, żebyśmy wypowiadali swoją wolę. A ci na urzędach mają służyć społeczeństwu i woli społeczeństwa, a nie woli Moskwy. Jest to krótka deklaracja. Nie wiem, czy na chwilę nie wkroczycie, nie dacie rozkazu. Wasi przełożeni, odmówcie. Bo naruszanie prawa, tak samo ponosicie odpowiedzialność. My działamy zgodnie z prawem. Armii Krajowej Okręgu Małopolska i prezesem Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89. Chciałbym teraz opisać, jak wygląda stan prawny, bo wielu mówi, zastanawia się, czy one stoją tu legalnie, czy nielegalnie. Więc jeżeli państwu to przedstawię, wtedy kiedy przedstawię, to państwo będą wiedzieli, że te wszystkie obiekty komunistyczne, te obiekty zniewolenia, chwały, sławy armii, wdzięczności Armii Czerwonej stoją tu nielegalnie. Ja postaram się przedstawić, jak to wygląda w świetle obowiązującego prawa. O reliktach komunistycznych, niechcianym spadku z czasów rządów komunistycznych, zdrajców, mówi się ostatnio coraz więcej. Po PRL zostało ich mnóstwo, a wśród nich pomniki okupanta sowieckiego, pomniki zbrodniczej Armii Czerwonej, tak zwane chwały i sławy. Tutaj właśnie jesteśmy przed jednym z takich obiektów. Niedawno, parę miesięcy temu, było głośno o pomniku mordercy i kata żołnierzy AK generała sowieckiego Czerniachowskiego, który stoi w Pieniężnie. Te sprawy pomników komunistycznych wydają się nie do załatwienia w III RP. Kamil Leciński, Ruch Narodowy Nowy Sącz. Ja dzisiaj reprezentuję grupę rekonstrukcji historycznej Żandarmeria NSZ. To jest grupa z Nowego Sącza. Chciałem państwa zaprosić jutro, troszeczkę za późno wiem, jutro w Zakliczynie, w niedzielę, są uroczystości ostatniej walki kapitana Jana Dubaniowskiego, pseudonim Salwa. To był oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Działał właśnie tam na terenie północnej Sądecczyzny, części Limanowszczyzny, ziemi bocheńskiej i brzeskiej. To jest 67. rocznica, to jest pierwszy taki moment, kiedy rodzina po latach obelg w swoją stronę, że są synami bandyty, że są synami, że są córkami ludzi, którzy byli... To i... Otóż... To jest Zbrojeństwo Powietrze pierwsze. Kto to robi? Oczywiście no, gimnazjaliści, czyli młodzież. Z wydłubanej miny przeciwpancernej niemieckiej, ponieważ ładunki dynamitowe, które mieli, zamokły, rozdłubali jedną minę, podłożyli, wszystko poszło w drobny magiel. Natychmiast jest sprawa, afera, milicja, UB, NKWD, jeszcze Rosjanie byli tutaj. Więc szybko zaczynają, jest rozkaz odbudować pomnik. Powstaje w tej formie aż do marca roku 1946, czyli możliwie jak najszybciej.
Co jeszcze? Młodzież czemu mówiła, że protestuje? Może nawet nie zgodziliby się na tę armię sowiecką, skoro została tak narzucona, ale robiono po szkołach składki pieniężne na pomnik ofiar Oświęcimia. I część tych pieniędzy, a nawet nie wiem, czy nie większość, może nawet cała kwota poszła na skredytowanie też resztę sumy potrzebnej do wybudowania tego pomnika okupacyjnego. Rok 73, czterech ludzi z technikum budowlanego, czterech uczniów zdemolowało pomnik, zwaliło te czerwone gwiazdy, które tutaj były na tych czterech słupkach, uderzyli w tą płytę, porozrzucali tu jeszcze jakieś płyty, zostali złapani przez SB, o dziwo, SB jakieś było dosyć wyrozumiałe, stwierdzono, że po pijaku i tam jakieś elementy chuligańskie, rok 1973. To, co za nami jest, ci bojcy na tej tablicy, to nie jest oryginał. Oryginał ktoś bohatersko, cichaczem, młotkiem w nocy stłukł tak skutecznie, że nie zostało prawie śladu z tego. Było takie uszkodzenia i to był rok około 79, gdzieś jeszcze chyba przed pierwszą Solidarnością, dlatego że jak tylko przyszedł meldunek z komendy milicji, że ktoś uszkodził pomnik, nie wiadomo kto, tym młotkiem, natychmiast przywieziono parawany i urządzono niby remont pomnika. Rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie w ogóle dokumentacji fotograficznej. Miłość do Związku Sowieckiego była tak wielka, że w całym mieście nie można było znaleźć ani jednego zdjęcia tego pomnika, z którego by się dało powiększyć tych bojców. W związku z tym wynaleziono gdzieś u jakiegoś reportera w gazecie fotografię, powiększono ją do rozmiaru w kawałkach 1:1, z kawałków fotografii sklejono. I ludziom, którzy pracowali na zakładach naprawczych taboru kolejowego, była kiedyś taka grupa rzeźbiarska, rzeźbiarzy Konary, takie stowarzyszenie amatorskie, które goście tam pracowali na zakładach, przykazano za specjalne jakieś premie wykonanie modelu do odlewu tej tablicy z tymi bojcami. Więc oni to zrobili tak z wielką miłością, jak widać, te mordy takie krzywe na tym pomniku. Bo pierwotny był trochę jednak ładniejszy był, on był bardziej plastyczny, te postacie były bardziej takie wystające, lepiej może umundurowane, natomiast tutaj te gęby już takie zdegenerowane wódką po prostu wyrzeźbili jak potrafili i z tego zrobiono odlew, jest to płyta żeliwna, więc dlatego nie jest to jeden blok piaskowcowy. Mocno dołożono to i to była taka historia takiej największej, powiedzmy, demolii tego pomnika. Później oczywiście rok 92 zerwane te wszystkie emblematy, bo to było godło Związku Radzieckiego na środku, to nie jest takie, tam są takie ślady, było piękne godło Związku Sowieckiego nad nami, to były cztery gwiazdy, na tych słupkach takie liście akantu, które wystawały, plus łańcuchy takie piękne, które były dookoła. Także to był ten czas, gdzie doszło do jakichś największych uszkodzeń tego pomnika. No a cóż, no później w roku 85 Zbowit wpadł na świetny pomysł, jak już się pomału komuna zaczynała schylać do upadku, że zrobi tutaj remont i założono takie tablice piękne z opisami, które były zupełnie coś tam innego, pisało o jakichś braterstwach broni i wpisano ten pomnik do rejestru zabytków jako pomnik braterstwa broni, po to, żeby rejestr zabytków to chronił. Ja sprawdzałem teraz, w obecnych rejestrach nie ma tego pomnika, więc ktoś przytomnie to po prostu wywalił. Jak można było budowlę, która miała wtedy, powiedzmy, około 30 paru lat, 40 lat wpisywać do rejestru zabytków miasta. No ale takie były czasy, Zbowit chciał się przysłużyć, jeszcze pewnie ci towarzysze, którzy tam wnioskowali, być może jeszcze żyją w dobrym zdrowiu, więc nie wiadomo, może się tu zjawią, żeby bronić, przykują się tą resztą łańcucha do tych pomnika, żeby tego nie przenosić. Naprawdę, no to jest sprawa po prostu żenująca. No, pojedyncze właśnie takie gesty świadczyły o tym, że miasto nie daje się tak całkiem otumanić. Ale ja pamiętam inną sprawę. Rok 83, rocznica rewolucji październikowej, jak nas w szkole średniej spędzono tu na wieczornicę. Tu jeszcze były na tym postumencie takie trzy gazowe pochodnie, które płonęły, składano wieńce, a dookoła stało ZOMO z takimi pałami jak do bejsbola białymi tej długości, po to, żeby obronić bratni pomnik Armii Czerwonej przed ewentualnymi jakimiś rozruchami młodzieży, która sobie stała tu potulnie. No i można powiedzieć, że proszę, jak to mieszkańcy miasta Nowego Sącza rewolucję październikową w 83 roku czcili. No tak było. Po prostu to był, to i to
no w nas wtedy, no człowiek taki miał ten taki niemy opór, robił coś na przekór. Jak były, pamiętam, jakiś na pochód nas zagonili ze szkoły pierwszomajowej, to wszystkie czerwone flagi żeśmy nieśli przy samej ziemi. Nauczyciel się pyta, niżej się nie da, a koleją mówi, no nie, już się nie da, bo już szorował tym sztylem po ziemi, a biało-czerwone wystawiało się do góry. No tyle wtedy młodzież, powiedzmy, w czasach, w latach 80. mogła od siebie coś takiego w tym kontekście zrobić. Natomiast tutaj widać właśnie piękny ten pomnik z tymi krzywymi bojcami, którzy walczą dalej za naszą sowiecką rodzinę. To jest paradoks jeszcze inny, że Rosja na przykład tak się odżegnuje od Katynia obecnie, próbowała nawet rok, dwa lata temu zwalić, że to w sumie nie oni znowu, że tak dalej, bo nie chce się przyznawać do ciągłości Związku Sowieckiego, prawda? Nie chce płacić odszkodowań, nie chce w ogóle, udaje, że to nie, to Stalin, to były wypaczenia, zbrodnie, to nie my. My jesteśmy Rosją, która ma tradycję, ale nie przyznaje się do Związku Sowieckiego. Jeżeli Rosja nie przyznaje się do Związku Sowieckiego, to po jakiego grzyba my się przyznajemy do sowieckich pomników? Jeżeli oni się do Sowietów sami nie przyznają, to czemu my się przyznajemy? Odzyskali niepodległość przecież. To jest przecież, to jest paradoks. My w wolnym kraju bardziej troszczymy się o pamiątki po sowieckiej okupacji, niż sami Sowieci. Jakie zresztą było podejście do w ogóle żołnierzy sami do siebie. Jak widać, jaki mają szacunek. Teraz giną ruscy żołnierze rosyjscy na terenie Ukrainy anonimowo. Zresztą tam się ich zakopuje, wywozi, to oficjalnie ich nie ma, oni nie istnieją. Dla rodzin, które nagle tracą kogoś bliskiego, też no, nie ma żadnej informacji. No pojechał gdzieś do wojska, zniknął. Zniknął człowiek w wieku 21, prawda, gdzie wszystko wiadomo. Dawniej było tak samo. Są znane przykłady. Tutaj jak saperzy sowieccy budowali most na Dunajcu, padł jeden do wody, zaczął się topić w tych wszystkich swoich betach. Nasi ludzie, Polacy, byli gdzieś tam na brzegu, złapali jakąś łódkę, a koledzy drą się, nie nada, u nas ludzi mnoga i tak dalej. Ale nasi popłynęli, wyciągnęli go za tą szapkę, uszankę z tej zimnego Dunajca i chłopa uratowali. A tak to byłby jeden więcej na sądeckim cmentarzu, nic by się nie stało. Drugi przykład, ulica Kunegundy, idzie dwóch podchmielonych ruskich oficerów, nagle jeden wyciąga rewolwer i strzela drugiemu w łeb. Ludzie w budynku zamarli. Rok 45, sowiecka armia w Sączu i nagle pod twoim domem ginie ruski oficer. No to wiadomo, co mogło być. No przecież z Nowego Sącza i okolic wywieziono też spore ilości AK-owców, działaczy różnych konspiracyjnych i nawet niekonspiracyjnych, nawet działaczy PSL-u przecież pojechali na Syberię. Więc ci ludzie już byli w panice, co się może stać. No ale podjechała ciężarówka, za ręce, za nogi walnęli jak worek ziemniaków tego i spoczywa na pewno na cmentarzu w Sączu jako poległy bohaterską śmiercią. W ogóle nie odzyskaliśmy suwerenności. Po prostu zamieniliśmy jednego pana wschodniego na zachodniego, Moskwy na Brukselę. Nie mamy suwerennego wolnego państwa, nie mamy ciągłości prawnej z II Rzeczypospolitą, za którą walczyło i ginęło setki tysięcy Polaków. Mamy PRL bis, czego namacalnym i widocznym dowodem jest ten pomnik i wiele innych, wiele nazw, miejscowości w Polsce, różne osiedla, 30-lecia PRL i takie. Będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach studzy. Szanowni Państwo, niestety jest nas coraz mniej tutaj i mógłbym się zapytać, a gdzie są obywatele miasta Sącza? Dlaczego ich tu nie ma? Dlaczego, jeżeli mają kupę śmiecia w środku miasta, dlaczego tego śmiecia nie sprzątają? Dlaczego nie sprzątają tego obiektu
okupacji, pamiątki po okupacji rosyjskiej w Polsce. Ci, którzy są tu z Nowego Sącza, to prosiłbym o zapytanie tych, z którymi mieszkają, dlaczego ich tu nie ma, dlaczego tu są z Krakowa, ze Śląska, z innych miasteczek Małopolski, a z Nowego Sącza gdzie są? No ale widocznie im nie zależy, więc gdzie patriotyzm? Gdzie jest ten patriotyzm, którego powinno się uczyć w szkołach podstawowych i średnich, czy na wyższych uczelniach? Tego patriotyzmu nie widać. A teraz przejdę do konkretnej sprawy, bo po to tu jesteśmy. Po to, żeby usunąć te pomniki chwały Armii Czerwonej i ten właśnie. Chciałem powiedzieć o tym, opowiedzieć, jak to wygląda nasza korespondencja z władzami państwowymi. Więc wielokrotnie w tej sprawie wysyłaliśmy w latach 2008-2014 kilkadziesiąt listów otwartych, petycji od organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i związków weteranów, osób represjonowanych, byłych więźniów politycznych i organizacji niepodległościowych. I domagaliśmy się uchwalenia stosownej ustawy gwarantującej usunięcie wszystkich reliktów komunistycznych. I konkretnie te listy były wysyłane m.in. od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, Związku Konfederatów Polski Niepodległej, Zjazdu Internowanych i Więźniów Politycznych w Nowym Wiśniczu, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Wysyłaliśmy tych listów kilkadziesiąt. Listy kierowaliśmy do prezydenta i do premiera, do marszałków Sejmu i Senatu, do przewodniczących klubów poselskich, do przewodniczących PO i Prawa i Sprawiedliwości, albo do wojewodów i prezydentów miast. Wzywaliśmy przedstawicieli najwyższych władz państwowych do kierowania się w swoich decyzjach interesem Polski, a nie interesem Rosji. Otrzymywaliśmy odpowiedzi pokrętne, które zakrawają na kpiny ze środowisk kombatantów, więźniów politycznych i osób represjonowanych. Z odpowiedzi wynika, że nikt z najwyższych dostojników państwowych, tych, których wymieniłem, nie ma żadnego wpływu na proces legislacyjny w Sejmie. Żeby władza rozpędziła małą ekstremę całą jeszcze raz. Pan prokurator ma rację. Mamy w Polsce demokrację. Kierem w dłonie chce się wziąć. Pan prokurator ma rację. Mamy w Polsce demokrację. Pan prokurator ma rację. Się z narodem.
pytam się, o co chodzi? Śmieci sprzątamy. O co panu chodzi? Proszę powiedzieć. Państwu, ten pomnik stoi nielegalnie. Proszę aresztować Nowaka. Ale niech panowie powiedzą. Proszę aresztować Nowaka. Legitymację wyciągać. Wszystko tak wygląda, legitymacja służbowa. To jest gówno, nie pomnik. Hańba! Widzicie? To jest gówno, nie pomnik. To jest śmieć. Wyciągać te pary. Usunąć go! Usunąć go! Hańba! 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 Gówno! Gówno! Gówno tu życie! Na Białoruś! 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 Na Wy legitymujcie Ryszarda Nowaka! Przestępca! Wy legitymujcie Nowaka i do oceny! A gdzie wasze numerki? Czy mogę pan się uspokoić? Jak uspokoić? Przestępca chodzi na wolności, a pan jest policjantem i nic nie robi. To dlaczego mam być spokojny? Dzień dobry. Dzień dobry. No. Komisarz Waldemar Górowski z Komendy Miejskiej z Policji z Nowego Sącza. Czy jest to zorganizowane w tej chwili? To jest przedstawiciel. To jest przedstawicielem osób, które znajdują się tutaj na miejscu. Proszę pana prosić. To bardzo bym prosił, żeby to uciszył. Proszę, ja pana rozumiem. Bardzo proszę, żeby pan zapanował na spokój. Ja pana proszę, żeby się pan uspokoił. Jak się pan uspokoi, będziemy rozmawiać. To jest wolny kraj do cholery, ze względu na to, co pan myśli. Ale spokojnie, o co chodzi w pierwszej dowiedzie? Nie wiemy, o co legitymowanie uprawni. Czy pan ma jakieś do nas postulaty? Jeszcze raz. Prosiłbym, żeby może było spokojnie porozmawiać, bo w tej chwili rozmowa jest nieszczęśliwa. Ale żadnego legitymowania. Gestapo! Puścić! Proszę zostawić! Gestapo! Policja ślubowa! Ślubuje w imieniu prezydenta! Artykuł 27 ustawy o policji! Policja ślubowa! Ślubuje w imieniu prezydenta! Ślubuje w imieniu przestrzegać prawa! Nie łamcie prawa! Proszę wyjść, widać, że się do Moskwy, do Moskwy.
zgodnie! Na obiad! Mama nam czeka! Każe się przeżegnać przed obiadem! Policja! Do domu! Na obiad! Mama czeka! Każe się przeżegnać przed obiadem! O naruszeniu nietykalności cielesnej policjanta. Dobra, dobra, dobra. Co jeszcze? Ja mówię, że wy zachowujecie się. Co jeszcze? W związku z powyższym informuję pana, że jeżeli pan nie dostosuje się do naszych poleceń, zostanie użyta siła fizyczna. Dobrze, proszę, nakaz zatrzymania. Najpierw pan stanie wpłynąć tutaj na pana. Nie, nie jest pan tutaj, bo mi pan da nakaz zatrzymania. To, co pan robi, jest bezprawne. Wyście się na nas rzuciliście. Mówicie, że to myśmy... Może pan złożyć skargę na moje postępowanie w Urzędzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Może pan złożyć skargę w prokuraturze rejonowej. Ale to będzie, wie pan. Ja pana informuję, że jest pan osobą zatrzymaną. Proszę mi dostarczyć na informuję pana, że jeżeli pan nie dostosuje się do moich poleceń, zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Proszę pana o dostarczenie mi nakazu zatrzymania teraz. Jeżeli chodzi o taką sytuację, nie potrzebuję nakazu. Nie, potrzebuje pan. Jaki pan ma argument przeciwko panu? Proszę mi dostarczyć nakaz zatrzymania. Bo jest pan osobą zatrzymaną. Ale o co? Dostosuje się pan do polecenia udania się do radiowozu? O co? O co? Jako sprawca naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Jeżeli to od tego jest postępowanie, żeby później... To wyście na nas nie ma. To jest bandyta. Odejdź kurwa ode mnie, młoduchie! Obejdź ode mnie. Do komendy miejskiej policji. Nie do komendy! Moje nazwisko podkomisarz Waldemar Górowski z komendy miejskiej. Policji w Nowym Sączu. Informuję państwa, że jeżeli państwo uważacie, że w ramach swoich działań przekroczyliśmy uprawnienia, możecie państwo złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnione przez policjantów. Nie nauczyliście się ustawiać w policji. Także jeżeli chodzi o tę sytuację, myślę, że pan jako osoba odpowiedzialna za tą grupę jest w stanie zapanować nad tymi osobami i doprowadzić do sytuacji, że będzie wszystko. Proszę państwa, otrzymaliśmy teraz informację od dowodzącego akcją policji komendanta Górowski, tak? Nie, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, podkomisarz Waldemar Górowski. Przedstawiam się państwu po raz kolejny. Jasne, pan Waldemar Górowski, dowodzący akcją, pan komisarz Waldemar Górowski, który dowodzi tutaj akcją policji, oświadczył nam, że pan Zygmunt Miernik został zatrzymany i przewieziony do komendy miejskiej w Nowym Sączu, ponieważ jest podejrzany o to, że napadł na policjantów. Napadem funkcjonariuszy policji na legalny, pokojowy wiec działaczy opozycji demokratycznej. Większość z tu obecnych to są więźniowie polityczni PRL.
których napadali pachołki Moskwy przebrani w mundury milicyjne, którzy teraz kierują tą policją. Wielu z nich, tych zbrodniarzy z policji, dalej funkcjonuje na kierowniczych szczeblach. Jesteśmy oburzeni, że dostaliście rozkaz. Nie wiemy od kogo, ale to się dowiemy w procesie sądowym, kto wydał rozkaz wam interwencji przeciwko patriotom, którzy domagali się wykonania prawa, czyli likwidacji pomnika zbrodniczej armii sowieckiej, która wymordowała w Polsce setki tysięcy patriotów, wywiozła ponad milion ludzi na Syberię, zamordowała tysiące ludzi pod Lwowem w 20 roku, w 39 wspólnie z Hitlerem napadła na Polskę, wymordowała kilka tysięcy polskich policjantów, którzy leżą w Charkowie, Miednoje, w Katyniu. Mój dziadek, zresztą komendant policji w Oświęcimiu, został zamordowany przez rosyjskich żołnierzy, soldatów. Moja rodzina w części została z Zaolzia wywieziona przez Niemców, a w części przez Armię Radziecką. Mój dziadek, który wrócił z armii Andersa w 1946 roku, został zatrzymany przez Sowietów w Gdańsku, schodząc ze statku i trzymany rok w byłym hitlerowskim więzieniu, w byłym hitlerowskim obozie Stutthof, zarządzanym przez Armię Radziecką. Również w Oświęcimiu obóz ten po tak zwanym wyzwoleniu przez Armię Radziecką przez prawie dwa lata był zarządzany przez Armię Czerwoną i trzymano w nim powstańców śląskich i żołnierzy Armii Krajowej. Jesteśmy oburzeni, że wy wykonujecie przestępcze rozkazy obrony pomnika sowieckich okupantów, pomnika, który zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce i zasadami zdrowego rozsądku, po prostu elementarnego rozsądku, powinien być dawno usunięty, tym bardziej, że jest uchwała Rady Miasta, akt prawa miejscowego, który zobowiązuje władzę, tak jak ustawa zobowiązuje rząd, tak uchwała Rady Miasta zobowiązuje prezydenta miasta do wykonania jej. Uchwała sprzed kilkunastu lat mówi o konieczności likwidacji, to jest oczywiste, pomnika sowieckich okupantów. Uchwała Rady Miasta jest reprezentacją woli społeczeństwa, bo radni reprezentują społeczeństwo. Jeżeli władze nie chcą wykonać uchwały Rady Miasta, to pana obowiązkiem jako dowódcy policji, chociaż ma pan przełożonych wyższych, obowiązkiem prokuratora tutaj w Nowym Sączu, pana jako dowódcy, jakiegokolwiek funkcjonariusza, jest zapytać prezydenta, dlaczego nie wykonuje uchwały Rady Miasta, dlaczego łamie prawo. To jest jedyna rzecz, którą powinniście zrobić. Powinniście się udać, a jak się boicie iść osobiście, to wysłać pismo. Dlaczego łamie pan konstytucję, która mówi, zakazuje się w Polsce publicznego gloryfikowania symboli komunistycznych? No przecież wie pan, co jest w konstytucji, wie pan, co jest w ustawach. To jest oczywiste, gdyby tu ktoś chciał postawić pomnik hitlerowskich okupantów, albo tureckich okupantów, albo szwedzkich okupantów. My nie mówimy o cmentarzach, bo są niemieckie cmentarze, szwedzkie, mongolskie są nawet cmentarze. Okupanci byli różni. Ale przecież nie może być w centrum polskich miast pomnik ruskich okupantów. No przecież to jest oczywiste. A wy się wysługujecie jak pachołki Moskwy w PRL pod koniec. Wstyd nam po prostu. To jest żenujące, że wykonujecie takie rozkazy. Po co? Napadacie na ludzi i jeszcze kłamliwie pan mówi, że to nasz kolega napadł i pobił jakiegoś funkcjonariusza. Nas napadali, mnie przewrócono. No przecież kopano tu ludzi. Po co? Kobietę pan legitymuje, Bogu ducha winną patriotkę, zamiast z kwiatami do niej przyjść, powiedzieć, przepraszamy panią, nie będziemy głupich rozkazów, jak pan powinien wiedzieć jako dowódca, że jak jest rozkaz gdzieś z komendy wojewódzkiej, czy jakiegoś pana przełożonego tu w Nowym Sądzie, czy gdzieś z Warszawy, jeżeli ten rozkaz jest absurdalny, to przyjść ze mną rozmawiać, zaczął pan normalnie rozmawiać, że idziemy do autobusu, będzie wszystko spokojnie. I wszystko już było minutę do zakończenia wiecu. Po czym wpada banda z tarczami, z chemicznymi jakimiś środkami, z długą bronią, co strzelać do nas chcecie? Rozum wam pozbawiło? Mogę panu odpowiedzieć? Po co ten facet tu jest tym miotaczem? Co my chcemy się rzucić na was? Mogę panu zabić was? Pobić was? Przyszli starsi ludzie o laskach, schorowanych większość, którzy ledwo żyją, bo taka jest Rzeczpospolita, że kombatanci, którzy siedzieli w więzieniu. Tu jest kolega Janusz Patyga, który walczył o wolne związki w policji, w milicji. Ten człowiek. Wyrzucili go z milicji za to, żeby chciał, żeby milicja nie była milicją, tylko żeby była policją, tak jak II Rzeczpospolitej. Służył, łapał złodziei, tak jak wy, ale odmówił wykonania rozkazu haniebnego antypolskiego. Został wyrzucony, jest odznaczony przez prezydenta
Lecha Kaczyńskiego jednym z najwyższych odznaczeń za to. Jeden z najdzielniejszych ludzi. A pan kłamie i kłamie, że my napadamy ludzi. Proszę pana, no jak tak można mówić? Umiałem kogoś. Co pan, jak pan wstyd, jak panu nie jest wstyd przed tymi zwykłymi młodymi funkcjonariuszami? Jeszcze raz pytam pana, że pan siebie kompromituje. Jak szkodzi? Jak pan słusznie zauważył, policja stoi na straży prawa. Pan tak przysięgał. Proszę posłuchać przysięgę policyjną. Dajmy panu powiedzieć swoją wersję. Powiedzieć? Proszę bardzo. Jeszcze raz powtórzę. Policja stoi na straży prawa. Jesteśmy zobowiązani do reakcji w sytuacji, kiedy dochodzi do zakłócenia czy naruszenia tego prawa. Jeżeli chodzi o samo zgromadzenie, jak najbardziej w pokojowej atmosferze, tak powinno takie zgromadzenie przebiegać. Natomiast w sytuacji, kiedy doszło do obrzucenia tego pomnika... To nie pomnik. Niektórzy... Pomnik, proszę pana, to nie jest pomnik. Niech pan ale dajmy panu skończyć, jak się chce kompromitować i twierdzić, że to jest pomnik, to niech pokazuje, że jest pachołkiem moskiewskim, który nie zna prawa w Polsce. Mów chłopie, że to jest pomnik, jesteś z niego dumny i będziesz go bronił. Opowiadaj, to nagramy, to proszę bardzo. Tak, bardzo. Wie pan co, jeżeli chodzi o... Może jeszcze ktoś chce z was tak twierdzić. Nagramy go. Niech powie, jak się nazywa i że uważa, że zgodnie z prawem w Polsce to jest chronienie sowieckich okupacyjnych symboli. Już sądy mówią, że to nie są pomniki, a ty chłopie nawet nie wiesz, jakie jest orzecznictwo, nie wiesz, jaka jest konstytucja, nie znasz zasad zdrowego rozsądu. Czy pan mi pozwoli skończyć? Jeszcze raz państwu powtórzę, jeżeli chodzi o samo zgromadzenie, przebiegło bez wydarzeń, bez uwag do momentu, kiedy pomnik został odwrócony parą. Doszło do uszkodzenia mienia, w związku z czym policja była zobowiązana podjąć interwencję. Interwencja miała polegać m.in. na legitymowaniu osób. W momencie, kiedy policjanci przystąpili do legitymowania, jeden z policjantów został uderzony, został naruszony wykazności cielesnej. Stanowi to kolejne przestępstwo. W związku z czym, jak wcześniej państwu wspomniałem, jesteśmy zobligowani. To nie jest nasza dobra wola, jesteśmy zobligowani do reakcji na tego typu czyny i podejmowanie działań, które będą skuteczne i które będą prowadziły do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli chodzi o sytuację na alejach... Chciałbym pana zapytać, bo pan na pewno jest w kursie prawniczym. Nie, trzeba zareagować, bo pan opowiada bzdury. Otóż proszę pana, jeżeli jest zarzut zniszczenia mienia, jeżeli pan zna kodeks karny, to ten przepis mówi, że ściga się to przestępstwo wyłącznie na wniosek, tak jak gwałt. Jest wiele takich przestępstw. Czy wpłynął do pana wniosek ze strony Rosji o ściganie, bo oni są właścicielem, czy wpłynął do pana, to nas tylko interesuje, czy wpłynął pan do pana wniosek ze strony ambasady rosyjskiej, bądź towarzysza Putina z KGB o ściganie nas? Czy ma pan taki wniosek? Proszę go pokazać. Jeżeli nie, to jest pan zwykłym kłamcą i durniem. Normalnym debilem, który nie rozumie zasad państwa prawa. Bo pan zaatakował nas na podstawie pretekstu, że zniszczyliśmy mienie. A takie przestępstwo ściga się wyłącznie na wniosek po osoby, która jest uprawnionym właścicielem. Ponieważ pan takiego wniosku nie dostał pan, jedynym właścicielem mógłby być, gdyby była w Polsce uchwała o przejęciu majątku komunistycznym przez państwo. Taka ustawa jest w Czechach, ale nie ma jej w Polsce. Więc gdyby taka ustawa była jak w Czechach, właścicielem byłby władze miasta. Ale tu akurat jest uchwała Rady Miasta o likwidacji, więc my tylko wykonujemy uchwałę. I pan opowiada kompletne bzdury. Pod pretekstem ochrony pomnika, mówi pan, że to pomnik, a to nie pomnik, bo to tylko jest obelisk według sądu w Polsce, nie przysługuje im miano pomnika, bo pomnik to jest tylko przedmiot, któremu należy się cześć. Tak mówią sądy w Polsce. A obeliski postawione okupantom, którzy mordowali, gwałcili, rabowali, niszczyli policję, niszczyli polskie instytucje, nigdy nie pozwolili na wolne wybory, nie zasługują zdaniem osób myślących trzeźwo na miany pomników. A pan pierwsze nam kłamie, że to pomnik, a drugie pan kłamie, żeście byli zmuszeni interweniować nas napaść. Kolegę szarpać byłem przy tym miernika, który dwa razy był internowany za to, że był patriotą. To rzadki taki przypadek w Polsce, bo mienie było niszczone. Nie wie pan, niech pan idzie na kurs i się dowie, jak się ściga przestępstwa niszczenia mienia. Żeby panu odpowiedzieć, to informuję pana, że w niektórych sytuacjach policja wykonuje czynności w trybie niecierpiącej zwłoki i właśnie takie czynności wykonywaliśmy. Były niecierpiące. Natomiast ja mam pytanie do pana... Jak pan niech by panu uciekł, co? Ja mam pytanie... Były bardziej czerwony czy bardziej biały? Co panu nie cierpiało zwłoki? Ja zapytam pana... Gdzie były te zwłoki? Jakbyście zaczęli strzelać z tych karabinów, to byłyby zwłoki, to tak.
czy z panem da radę porozmawiać w taki sposób? Ale pan kłamie, przecież wszystko co pan mówi, to jest prymitywne kłamstwo. Czy z panem da radę skontaktować, skomunikować się w taki sposób, żeby ustalił jaki jest cel? Ja z panem próbowałem rozmawiać pod pomnikiem. Powiedział pan, że wycofa pan policjantów, że pójdziemy spokojnie do autobusu. Zachowywał się pan normalnie, dopóki ktoś nie zadzwonił z kierownictwa i nagle pan zmienił front i kazał pan na nas znowu drugi raz napaść. Po co to było? Mógł pan spokojnie, tak jak żeśmy ustalili, dotrzymać układu, wycofać funkcjonariuszy, poszlibyśmy do autobusu. Było minuta, dwa do zakończenia całego wiecu, byłoby wszystko grzecznie, normalnie i spokojnie, tak jak jest w większości miast w Polsce. Bo my tak peregrynujemy w różnych miejscach. Bardzo rzadko się zdarza taka bandycka szajka w policji gdzieś, jakiś stary ubek, tak jak u nas w Katowicach taki komendant, co jak powiedziałem, że na wujku brał udział w strzelaniu do robotników, to mówił, że to nieprawda. Jak pokazałem dokumenty z IPN-u, to mówi, zapomniałem, nie pamiętałem, że brałem udział w strzelaniu. A wy to złodzieje nie powinniście pilnować? Ma pan gdzieś bandytę, który pan ukazał, wbrew zasadom waszej odpowiedzialności za spokój, bo przecież powinniście grzecznie przyjść normalnie, tak jak pan zaczął, powiedzieć, proszę państwa, o co wam chodzi, chcemy się dowiedzieć, kto odpowiada za zgromadzenie. Mógł mnie pan wylegitymować, nawet pan tego nie zrobił. I powiedzieć, jeżeli wpłynie wniosek od osoby, która jest właścicielem pomnika o ściganie, to będę zmuszony wystąpić o ściganie pana, bo pan odpowiada za to zgromadzenie. To ja bym to rozumiał. Zachowałby się pan praworządnie. Wylegitymować szefa, powiedzieć, że jak wpłynie wniosek, a zapewniam pana, że Putin ma ważniejsze problemy w tej chwili niż zajmowanie się pomnikiem w nowym sądzie. I teraz pan będzie świecił gołami, tak jak policjanci z Katowic w sądzie, bo sąd pana zapyta prostą rzecz. Czy miał pan wniosek o ściganie? Dlaczego pan twierdzi, że to jest pomnik? Dlaczego pan uważa, że się należy na cześć? Zapyta tych funkcjonariuszy, którzy nas szarpali, przewracali, po co to robili? Kto im wydał takie polecenie? No przecież wydaje pan policję na pośmiewisko. Zamiast ścigać przestępców, zajmuje się pan sprawą polityczną, bo się pan dał użyć bez sensu. Zamiast mając wolę dowódcy powiedzieć, rozładujemy to, idźcie spokojnie, jak będzie wniosek, będziemy ścigać. Tak się powinien zachować prażony funkcjonariusz i tak było ostatnio w Warszawie, nie było żadnego problemu. Identyczna akcja, posmarowaliśmy pomnik. A złodziei tu was nie ma? Dlatego pytam, jaki jest cel pana, nie należy się tutaj, jeżeli pan twierdzi się z osobą, która odpowiada w tej chwili za tą grupę, która tutaj się znajduje. Jaki jest cel pana wizyty? Proszę pana, celem podstawowym naszej wizyty jest to, żeby uświadomić wam, wszystkim funkcjonariuszom, którzy tu pracują i są, opinii publicznej, bo to będzie oglądać w mediach, że mamy do czynienia z krajem, który mówi, że jest w Unii Europejskiej, są standardy jakieś nie białoruskie, rozumiem, nie ukraińskie, nie rosyjskie, że będzie tu normalnie. No przecież przychodzą ludzie, najlepsi z najlepszych, jakich macie tu w Polsce. Przychodzi poseł Opilo z Nowego Sącza, mój kolega. Przychodzimy na wiec, pokazujemy, przemawia Krzysztof Zdyl, mówi, jak wyglądają opinie prawne sądów, jak wyglądają opinie prawne Instytutu Pamięci Narodowej. A pan na podstawie telefonu kogoś, kto nie jest właścicielem, rzuca do siły, ściąga pan, dzwoni pan, ściągnijcie jeszcze posiłki prawne, ściąga pan faceta z jakimś miotaczem gazu. Co my chcemy wam krzywdę zrobić? To jest kompletnie bez sensu. Przyszliśmy to powiedzieć, że to, co się tu dzieje, jest niegodne miana policji. Zachowuje się pan jak w pośle PRL-u. Oni się dokładnie tak samo zachowywali. Wiedzieli, że to jest bez sensu, bali się utraty pracy, dzwonili do nich, żeby nas zatrzymywali. Oni nas na godzinę, tak jak teraz miernika zatrzymacie, godzinę, dwie, potem go się musieli puścić. No przecież jakieś głupie zarzuty, absurdalne, wyssane z palca, że to on się na was rzucił. No co, chłop przed po mieście szukał policjanta i na niego napadł? No panie! To kompletnie absurdalne, co pan mówi. Poszedł specjalnie pod ten pomnik, żeby zgromagać się, zwolnienia jego, wycofania się z zarzutów, przeproszenia go, boście go odciorali, powiedzenia tym funkcjonariuszom, którzy wymyślili zarząd, że ich bił, żeby się przestali wygłupiać, żeby tą sprawę rozładować grzecznie, nie robić z tego afery i kompromitacji policji, bo jak to dojdzie do sądu, to sprawa będzie bardzo nagłośniona, trzeba będzie zapłacić odszkodowanie. Mnie już policja trzykrotnie płaciła odszkodowanie za takie zatrzymania. Kompletnie bez sensu. Nie warto tego robić. Lepiej zająć się ściganiem kryminalnych przestępstw, napisać pismo do prezydenta, żeby zlikwidował pomnik i zamknąć problem. I był kłopot rozwiązany. Ja może nic nie chcę. Jak pan prostej pozwoli, rzeczy, praworządności. Jak pan pozwoli, to odpowiem na pana pytania i pana słowa. Jeżeli chodzi o kwestię zatrzymania, pan, jedna spośród osób, która znajdowała się w państwa grupie, jest zatrzymana jako sprawca przestępstwa, w związku z czym
zostanie prawdopodobnie osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. To nasze taka jest procedura. Bo nie odejdziemy tam. O niego przyjdziemy. Przyjdziemy, rozpieprzymy tutaj całą to. Jeżeli chodzi o całą sytuację, ja już pana poinformowałem, że może pan złożyć do prokuratury. Pan jest przeciwko bezkarności w policji. Czy pan... Tak. Może mi nie przerywać, bo jak pan... Nie, jak ja pan, robię, co ja uważam. Pan, no to właśnie. Robię, co uważam. Jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o sytuację na ulicy Aleje Wolności, poinformowałem pana, informuję jednocześnie państwa, że jeżeli ktoś z państwa czuje się pokrzywdzony w wyniku naszych działań jako działań policji, uważacie, że przekroczyliśmy nasze uprawnienia, możecie państwo zgłosić... Złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, niech pan będzie o to spokojny. Naprawdę, naprawdę. Ja od 30 lat jestem zatrzymywany przez takich łobuzów jak pan, którzy wykonują bezprawne, bandyjskie rozkazy, wiedzą, że to jest wstrętne i obrzydliwe, więc tak mówią, no wie pan, ale ja musiałem, bo mi to kazali, ale ja to w zasadzie nie jestem. Więc tak się pan śliska. Albo się pan zachowa praworządnie i wycofa się z tej awantury i nas przeprosi, albo chce pan, to proszę bardzo i pan to kontynuuje, ale my będziemy punktować całe to obrzydliwe kłamstwo i bezprawie. Na tym polega nasza siła. Nasza siła jest tylko moralna, prawna. Bo my wiemy, jak to państwo normalnie w standardach Unii Europejskiej powinno wyglądać. Ja byłem obserwatorem z ramienia Rady Europy przestrzegania praw człowieka w różnych krajach. Prawie wszystkie obejrzałem kraje Unii Europejskiej, również było Jugosławię, Albanię, Ukrainę, Białoruś, Rosję. Wiem, jakie są standardy i próbujemy was edukować, szczególnie kadrę dowódczą, bo zwykli funkcjonariusze na dole to doskonale wiedzą, choćby z filmów, jak normalnie powinna policja wyglądać. Chcemy wam pokazać, szczególnie kadrze dowódczej, żebyście przestali wykonywać bandyckie rozkazy SB-ków, którzy dalej się panoszą w działach kadr, komend, którzy mają przez swoich kolesi i pociotków dalej wielki wpływ i demoralizują tą instytucję, która zamiast ścigać poważne przestępstwa zajmuje się drobnicą, a jak dochodzi do poważnych spraw, to widać, jak mafia jest chroniona przez układ byłych zbrodniarzy komunistycznych, którzy założyli w Polsce przecież mafię esbecką i tak dalej. Wiemy, kto to, jak to jest, bo to opisuje prasa. Wiemy dokładnie z nazwiska, jak ci najwyżsi funkcjonariusze policji są w układach mafijnych, bo wywodzą się ze służby bezpieczeństwa. Jedyna nadzieja w nowych funkcjonariuszach. My tu przychodzimy spokojnie, grzecznie, powiedzieć nasze racje, domagać się i wygramy to. To jest oczywiście czas, nie wiemy, ile to potrwa. Wygramy to, mamy nadzieję, że będzie normalna policja i przyszliśmy tu grzecznie wszystkim to powiedzieć, co jest najważniejsze, że my domagamy się, żeby to był normalny europejski kraj. Bez symboli okupantów, bez policji wykonujących zadanie napaści na patriotów, którzy są chronieni przez konstytucję, bo większość tu obecnych jest chronionych dyspozycją artykułu 19, która mówi o szczególnej ochronie weteranów walki o niepodległość Polski. Mając szczególną ochronę pan Miernik, dwa razy był internowany, bardzo niewiele jest takich ludzi w Polsce, uciekł z obozu internowanych. To napadacie przy mnie na gość, co zupełnie. Facet się dał spisać, można było powiedzieć, spisujemy pana, jak wpłynie wniosek, skierujemy do pana sprawę sądową, jak się będzie żalił jakiś funkcjonariusz, pokaże obdukcję, będzie to wiarygodne. To nigdy nie jest wiarygodne. Oskarżenie działacza opozycji, czy pamiętam, Świtonia z 78 roku, mnie chyba z 10 razy, zawsze ta sama śpiewka, jak już nie ma zarzutu wiarygodnego, bo z tym pomnikiem wiedzą, że to jest kompletna kpina, to się mówi, Józek, to powiedz, że on cię szarpą przewrócił, a kto czy się zrobił, ja cię kopnę, będzie siniak, to nam napiszemy, że masz siniaka. To jest dokładnie zawsze ten sam mechanizm fałszywych zeznań, fałszywych oskarżeń, które zawsze się kończą tak samo klęską w sądzie. I czas najwyższy, żebyście to przerwali i przestali w tym uczestniczyć. Zajęli się ściganiem przestępców kryminalnych, zajęli się ochroną obywateli, powinniście tam byli przyjść, pomóc nam przyjść, powiedzieć, zapytać, czy coś nam potrzeba na wiecu, napisać pismo do prezydenta, że dosyć tego szarpania policji, która traci czas i benzynę na tę sprawę pomnika, proszę załatwić tą sprawę pomnika, bo już dawno jest uchwała. Proste pismo komendanta. Widziałem to w wielu miastach. Prokurator bądź komendant pisał do prezydenta. Ciągle są pikiety. Proszę to jakoś rozwiązać, jest uchwała Rady Miasta. Wstyd, żebyśmy mieli pomnik sowiecki. Przecież przychodzą ci sami funkcjonariusze pod pomnik Katyński, składają kwiaty pomordowanym przez Armię Czerwoną tysiącom polskich policjantów i potem przychodzą bronić tych, którzy zamordowali tych policjantów. Przecież to jest jakaś kompletna paranoja. Paranoja. Domagamy się jego zwolnienia, domagamy się ukarania tych, którzy podjęli decyzję o napaści, wykorzystaniu funkcjonariuszy policji, ściąganiu ich z miasta,
z domów, zamiast zajmować się służbą i ściganiem złodziei w Nowym Sączu, to ściągnięto ludzi, spalono benzynę publiczną, żeby wymyślać preteksty i napadać na patriotów.